I wracając teraz do tego naszego wątku, o tym, że demokracja to rządy większości. No tak, rządy większości przy zabezpieczeniu pewnego poziomu poszanowania praw mniejszości. Ale ten poziom poszanowania praw mniejszości zależy od tego, na co żeśmy się umówili, co żeśmy powiedzieli w prawie. I teraz nie można, jak się już ten to coś powiedziało, nie można teraz powiedzieć wtorek, unieważniam grę. Przecież na to jest właśnie konstytucja, żeby przy tych wahaniach politycznej koniunktury zapewnić pewne kwantum, pewien poziom stabilności interesów, co do których się wszyscy umówiliśmy. Więc to nie jest tak, że przy każdych wyborach wobec tego liczą pieczołowicie głosy, szable parlamentarzyści, czy już możemy zmienić konstytucję. Problem polega tylko na tym, aby wszystkich zmian dokonywać w sposób ściśle, pedantycznie legalny. Przy pomocy procedur negocjacyjnych i przy możliwości zaskarżenia osiągniętego wyniku w drodze prawa. Ponieważ u nas zawsze się liczy na to, że uda się coś oszukać, urwać, wymanipulować, no dlatego u nas to wszystko działa kiepsko.